To jest projekt uchwały Komisji Infrastruktury według druku nr 16. Tu jest od razu, proszę Państwa, błąd na zasadzie kopiuj, wklej w paragrafie numer 1. Jest poprawka, że skreśla się zapis modernizacji obrotów pentagonskich, bo to jest po prostu przekopiowane było z pleców z parku pentagonskiego. Na remont schodu wejście na bulwar Podolski, ulica Radnicza. Powiem tylko tyle, że jeśli można, że jeśli chodzi o ten bulwar, też wsłuchując się, czy tam będzie ta walka, czy nie będzie, ten bulwar i tak nie jest najczęściej uczęszczanym miejscem. Dobrze by było, żeby był. Natomiast na dzisiaj te schody są niebezpieczne, bo część ludzi przechodzi przez zabezpieczenie, które jest tam marne, a nie ma w ogóle bariery na tym. A te schody są też w marnym stanie. Otwieram dyskusję. Nie, no myślę, że sens dyskusji. To proszę Państwa, najpierw tą poprawkę Pani Krystyny Zygiel, zmieniającą paragraf pierwszy, bo to już się nie da technicznie, czyli bo tu jest nastąpiło przekopiowanie, czyli zamieniamy Park Bernackiego na remont schodów wejściu przy bulwarze Podolskiego w Rewolucji na Wiśniańskiej. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 przeciw. Poprawkę. I teraz głosujemy uchwałę wraz z piątą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 16 wraz z piątą poprawką? Kto jest za? 18. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wyczerpaliśmy, proszę Państwa, porządek obrad.